Witam Was, moi mili, moi kochani. Dawno nie było żadnego testu piwa. Sytuacje na świecie, sytuacje, które się dzieją obok nas, trochę sprawiły, że no, jakoś tak człowiek, nie że przestał może pić piwo, ale jakoś tak nie było może do tego nastroju. Ale idzie wiosna, no, trzeba też myśleć o subskrybentach, a właśnie, moi kochani, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie jakieś komentarze, będzie wesoło. No i nastał czas, kiedy trzeba no, coś testować. No trzeba, wypada w końcu. A będziemy testować niestety dzisiaj puszkę. No powiedziałem, że puszek nie będzie, ale dzisiaj będzie puszka. Z tego względu, że no akurat na szybko nie znalazłem butelki, ale wiem, że też występuje w butelce. Piwo czeskie. Czeskie piwo z miasta Żatec. Już Wam to coś pewnie mówi. Już testowałem żateckie, a dzisiaj będziemy mieli taki specjał żatecki czerny. 3,8%, no to jest bardzo fajnie skomponowane piwo. 3,8% sprawia, że nie ma tutaj jakby takiego dużego strzału alkoholowego. Jest po prostu delikatny posmak alkoholowy, który naprawdę, no wiem z niejednego źródła, że bardzo, bardzo smakuje kobietom. Takie to właśnie piwko. Żatec. Miasto w Czechach, które jest naprawdę ciekawym miastem, nad rzeką Ochrzą znajduje się to miasto. 650 lat tradycji. Wszystko tam jest oczywiście związane z piwami. Jest tam Muzeum Chmielu. To jest dobry motyw. Nie wiem, jak to wygląda. Może szyszki chmielu wiszą od małej do większej. Jest tam też Doczesnej. To jest taki coroczny festiwal piwny. Oni się tam bawią przy tym, ja jeszcze nie byłem na tym. Zobaczcie, jest napisane nowinka, czyli nowość. To jest nowość, która no, pojawiła się w portfolio Carlsberga oczywiście. No nie fajnie. Nie lubię tych takich wielkich koncernów, ale co zrobić? Sprawdzam to tylko dlatego to piweczko, bo mówię, jest nowością i podobno bardzo fajne. Mamy tutaj cztery rodzaje słodów. Oczywiście mamy słód pilzeński, czyli taki standardowy słód, który znajduje się w większości piw. Bardzo dobry piw. Mamy tutaj słód monachijski właśnie, który nadaje temu piwu właśnie, z tego co pisze producent, właśnie taki słodowy, słodki smak. Mamy tutaj słód karmelowy oczywiście, no, który nadaje ten niuans karmelowy podobno. I mamy oczywiście słód jeszcze palony, który nadaje wyrazisty smak, taki dosyć ciemne lagerki właśnie często zawierają ten słód. I ciemny kolor oczywiście nadaje, nie? No i mamy oczywiście chmiel żatecki. No, co tu dużo mówić. Trzeba by to skosztować. Puszkina trzeba otworzyć. No, masakra, puszka. Zapach cudny. No więc co? Pozostaje polać. Jak to się mówi, lejmy. Lejmy w pokala. Na fulla. Zobaczcie, jaka się fajna, ciekawa pianka robi, taka kremowa, mocno kremowa. To mi się bardzo podoba już. Piękny, ciemny kolor. Piękna piana, dwa palce, grubość. Zapach słodowy, palony lekko, delikatnie, ale nie za bardzo. I smak oczywiście, moi mili, smak. Powiem Wam szczerze, że chyba jedno z najlepszych piw czarnych, ciemnych, jakie piłem. Oprócz oczywiście Fortuny czarnej, ale to jest trochę inna bajka. Przecudny smak. Jest delikatnie schłodzone. Na pewno będzie hitem w gorące, ciepłe lato. Zobaczcie, jaka kremowa pianeczka. Jak bąbelki uchodzą. No cudowna. Muszę Wam powiedzieć, że jest taki wyrazisty właśnie ten smak. Słody robią swoje. Chmiel żatecki sprawia, że mamy do czynienia z klasą. Bardzo fajne piwko. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycony tym piwem. Naprawdę dawno nie piłem tak dobrego piwa, jeżeli chodzi o ciemne piwa. Więc co? No żatecki. Oddaję hołd temu miastu, temu browarnictwu, temu chmielowi. I muszę powiedzieć Wam, że pojadę chyba do tego Muzeum Chmielu, przyjrzeć się tym szyszkom i oddać im hołd. Że stworzyli tak cudowne piwo. Nie, naprawdę, nie żartuję. Jedno z najlepszych ciemnych piw, jakie piłem. Polecam, kobiety. Kobietom polecam szczególnie. Sprawdźcie, posmakujcie, zasubskrybujcie mnie.
I napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym piwku. Ja jestem zachwycony. Naprawdę, mówię Wam, żatecka klasa.